Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do rozgrywki. Dzisiejsza gra nosi tytuł Chopper. Właśnie to jest demko. Gra wydana została w 1988 roku przez firmę SNK. No dobrze. Nie mamy żadnych wpisów, gra jest czysta. Trzy jakieś tam kredyciki wrzucamy i rozpoczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, co gra sobą zaprezentuje. Czyli tym strzelamy sobie. Bomb żadnych nie mamy niestety chyba. O, rozwalili mnie. No jest jakiś autofire nawet. Chociaż jak się strzela palcem, to jest szybciej. Można się decydować albo na autofire, albo na strzelanie takie ręczne. Mam wrażenie, tak jakby fragmentu ekranu u góry brakowało tej tabelki. A może tylko to tak zrobione jest. Albo to kwestia po prostu gdzieś tam ustawień emulatora. Że to tak wygląda, jak wygląda. O! Nie wiem niestety, czy jest kontynuacja, mówię od razu. Szkoda, że zasięg tego strzału jest taki trochę ograniczony w sumie. Ci przeciwnicy, co strzelają we mnie, to strzelają na dłuższy dystans, a ja tak trochę coś słabo. No to tak mi się nie do końca podobuje. O! Słabo. Nie jest kontynuacja. Słabo. Czekajcie, przełączę się na sterowanie analogowe. Nie wiem, czy może będzie lepiej. Nie, to samo. W niektórych grach, szczególnie na inne platformy, na Amigę na przykład, pamiętam, że ten joystick taki analogowy tutaj, co jest w moim padzie, to słuchajcie, działa podobnie jak mysz, czyli w zależności od wychylenia tam znajduje się kursor. Nie w każdej grze tak się to zachowuje i też nie wiem dlaczego, ale w części gier właśnie tak to jest, że można sobie tym joystickiem sterować niemalże no tak jak myszą. W niektórych laptopach, gdzieś chyba w Toshibach, były kiedyś takie montowane właśnie joysticzki, że czym bardziej się przychylało, tym szybciej ten kursor myszy tam zasuwał w prawo czy w lewą stronę. No i właśnie tutaj podobnie jest to zrealizowane, ale mówię, to nie działa we wszystkich grach i też nie wiem dlaczego. Być może jakieś tam ustawienia za to odpowiadają, do których jeszcze żebym nie doszedł. Bo tam parametrów uruchomienia tego emulatora to jest sporo. Część jest w postaci interfejsu graficznego, a część jest po prostu bezpośrednio w konfiguracji w pliku zaszyta. O. O i nie wiem, czy ja to przejdę, kurde, słuchajcie. Słabo coś, słabo. O. Muszę się skupić chyba bardziej na grze niż na gadaniu. Ojejku, nacisnąłem ten. Nie mając kredytów, start jeszcze raz i mi się pojawił, że koniec gry. No, niestety. Zobaczmy, czy jest wpis. Może wpis będzie chociaż na pocieszenie. Bo trzy kredyty były wrzucone, więc no, mogli nagrodzić użytkownika chociaż wpisem. Ale chyba nie będzie wpisu. Nie ma wpisu. Dobra. Wrzućmy sobie teraz w takim razie, ile można? 10? O, 11 nawet wpadło, dobra. Niech będzie 11.
Tak samo tutaj na przykład w niektórych grach też zauważyłem, że maksymalna ilość kredytu, który można wrzucić, to jest 9. A tutaj prawda widać, że można więcej niż 10. Nie wiem, do ilu można by było nawrzucać, ale zlicza. A w części gier niestety tylko 9 i naciskanie przycisku nie powoduje żadnej tam prawda reakcji. Znaczy, nie zlicza więcej niż 9, o tak powiem. Do 9 dochodzi. Dziwna sprawa, tajemnicza, no bo jeżeli w sumie klient wrzuca monety, no to dlaczego te monety są pożerane, połykane, a nie może on z tego skorzystać? Tego nie bardzo rozumiem. No ale nie wiem. Dobra. Skupiam się na grze. Bo zamiast zaprezentować fajną rozgrywkę, to ja nawijam cały czas. O. Trochę niefajnie te kontynuacje zrobione, bo w sumie, no tak czy inaczej, muszę powtórzyć od pewnego etapu tą rozgrywkę. A gdyby była kontynuacja taka z prawdziwego zdarzenia, no to powinien statek się zachować i powinniśmy lecieć sobie dalej, nie? A tu jednak mnie cofnęło troszeczkę do tyłu. No. Ojej. No i widzicie? Zamiast iść dalej tam, gdzie przerwałem. Oj, tutaj za szybko. Zamiast iść dalej tam, gdzie przerwałem, to muszę niestety. No ale jeszcze trochę kredytów tych napykałem, więc jest szansa, że może przejdę do następnego etapu. Dojdziemy i zobaczymy, co jest dalej. Bo sam jestem, powiem wam, ciekaw. Oj. W najmniej oczekiwanym momencie wystrzelił tym ogniem, no i niestety skończyło się, jak się skończyło. Do następnej części, nie wiem. Ale coraz dalej idzie, idzie mi coraz lepiej, coraz dalej się udaje dojść, więc jest szansa, że może tymi 8 jeszcze kredytami dojdę do następnej części. Widzicie, taki ze mnie gracz. No, gdyby ta gra wpadła w moje ręce 20 lat temu, to pewnie byłoby to trochę lepiej. A tak, to sami widzicie. O, od razu załatwili. Jeszcze nawet nie rozkręciłem się. No ale się... Nie, no co ja robię? Natomiast no jeszcze 7 kredytów zostało, także szansa jakaś tam istnieje, że... Dobra, skupiam się na grze, nie na gadaniu.
Ojejku, więc muszę w dół ekranu od razu zacząć. Tak, zacząć po prostu. Dobra. Problemem też tutaj jest, słuchajcie, pewne opóźnienie między tym, co ja robię, a widzę na ekranie. Nie wiem, ile tego dokładnie opóźnienia jest, no ale myślę, że tak 0,2 sekundy, może 0,3, no ciężko powiedzieć dokładnie. W każdym razie ja to opóźnienie widzę. Między tym, co... No myślę, że 0,3 sekundy może być. Więc przy takich rozgrywkach, gdzie liczy się, o, gdzie liczy się refleks, to może być, no może być słabo. No ale może się uda. 5 kredytów zostało jeszcze. No nie. Kontynuacja tutaj, jak widzę, powoduje resetowanie punktacji. Szkoda, bo mogłaby być punktacja zachowywana w sumie. W sumie ten sam człowiek przecież gra, tak? No, ale... Twórcy zrobili, jak zrobili. Co jest, że ja nie mogę tego przejść? Go rozwaliłem, ale i siebie również. Ta gra chyba ma zaszytą sztuczną inteligencję. Pouczy się chyba na moich błędach. Coraz gorzej wychodzi to. O, teraz się udało.
No nie. No i ostatni kredyt został. Nie widzę jakichś większych szans na przejście do następnego etapu, ale może cuda się zdarzają. O. Poleciałem. Muszę tu się raczej z tyłu trzymać. Jeszcze żeby tu były bomby jakieś takie właśnie, ale no niestety nie ma takowych, więc dodatkowo to utrudnia grę. No i koniec kredytów. To jest ostatni, który żeśmy napoczęli. O, długo pograłem. No nie zdziwi się, jak pod tym filmem będzie więcej łapek w dół niż w górę, bo to jednak totalna porażka. Jeszcze chyba mi tak w żadnej grze nie szło jak w tej słabo. O, widzicie? Niestety. No niestety nie ma kontynuacji. Zobaczymy chociaż, czy wpis będzie, ale wątpię, przyznam szczerze. No raczej chyba tego wpisu się nie doczekamy. No, niestety. Trudno się mówi, żyje się dalej. Pozdrawiam, trzymajcie się i do kolejnego odcinka zapraszam. Cześć.